tym, że właśnie dostałem pierwsze zlecenie na wykonanie usługi. Będę teraz rekonstruował maszynę z lat 70., tak zwaną sieczkarnię. Będę ją odświeżał, odnawiał, po to, żeby znowu była pożyteczna dla społeczeństwa rolniczego. Taki pewien pan rolnik, pseudonim Koniuszy, właśnie dał mi tą sieczkarnię i mówi: słuchaj, zrób coś z tym, może by się jeszcze przydała. Prąd wyłączą, a to ręką pokręcisz, zawsze tą krowę jakąś nakarmisz. Mówię: no rzeczywiście, masz rację. Wezmę, zobaczę, obejrzę i pojechałem. Przywiozłem, jest. No jest w stanie, jakim jest, ale już udało mi się tutaj parę rzeczy poprawić, czyli koło zdjąć, to już jest sukces. Czyli nie było tak mocno zapieczone, choć tyle lat ma. Udało się te koło zdjąć z osi. Odkręcić śrubę główną, wybić klin. Tu jest klin. I będę podążał teraz dalej. Będę to oczyszczał i próbował to natchnąć nową świeżością. A jak to wyjdzie? Zobaczymy. Minęły właśnie 2 tygodnie ciężkiej pracy, wytężonej. Jak widzieliście na pierwszym planie, jak przywiozłem tą sieczkarnię, była w stanie anogalnym. Cóż zrobić? Co Czarny? O, Czarny przyszedł. Chodź Czarny, będziesz w telewizji. I proszę Państwa, poświęciłem temu 2 tygodnie. I co zrobiłem? Zrobiłem taki właśnie oto stojak na kwiatki. Teraz tu będą stały kwiatki. Nie będzie już się czkarni, tylko będzie stojak na kwiatki. W takim kolorze dopasowanym do obiektu tutejszego, czyli tego budynku, w którym mieszkamy. Generalnie jest to prezent ode mnie dla mojej Pysi z okazji urodzin. Dzisiaj mamy 1 czerwca 2020 rok. A Pysia dzisiaj ma urodziny też. Czyli nie tylko dzieci, a Pysia też ma swoje święto. Dlatego w prezencie wykonałem ten oto stojak. Jeśli się komuś podoba, to prosimy o dobre opinie, a jeżeli się komuś nie podoba, no to trudno. Przyjmiemy negatywne opinie też. Pozdrawiam wszystkich. Stolarnia, nic nie umiem. W czym mogę pomóc?